Hej! O! Kot mój uciekł. Popatrzcie, puste kartony. Właśnie wróciliśmy z rozwożenia naszego Avon, z dostarczania. I chciałabym Wam powiedzieć parę rzeczy, jakie mi się wnioski nasunęły, słuchajcie. Bo... W tej chwili moja sprzedaż na styczeń to jest 2100 funtów. Plus minus oczywiście, tak? 2100 funtów przeszło, na takie kwoty przeszły zamówienia w tym miesiącu, a jeszcze nie koniec. Słuchajcie dalej. Więc z tego zarobiliśmy 25%, no bo od kwoty 250 funtów każda konsultantka ma 25% prowizji. Jeśli przekroczyłabym 3000, a będę się starała to zrobić jeszcze nie koniec stycznia, więc wtedy automatycznie z tego wszystkiego, co zrobiłam, miałabym 30%, czyli aż o 5% więcej. Ale dobra, na razie mamy 25%, więc z tej kwoty jest to około 525 funtów, słuchajcie. Ktoś powie, no i z czego ty się cieszysz, że 525 funtów to nie jest dużo, tak? Ale to nie wszystko. Słuchajcie, ile ja czasu na to poświęciłam? I sobie wypisałam. Generalnie kosztowało mnie to, tak, dwie dostawy, bo dwa razy, dwie soboty poświęciłam na to po 2 godziny, żeby dowieźć zamówienia klientkom. 2 godziny poświęciłam dwa razy, żeby zebrać katalogi z zamówieniami. Następnie, co ja tu sobie jeszcze wypisałam? Następnie poświęciłam, czyli tak, tu mamy 4 godziny plus 4 godziny, to jest 8 godzin. Następnie poświęciłam dwa razy po 2 godziny, żeby wysłać te zamówienia, czyli te wszystkie zebrane zamówienia, siadam do komputera, wpisuję, wysyłam. Mniej więcej tyle czasu mi to zajęło. I do tego jeszcze pakowanie. To chyba najwięcej mi czasu zabiera, bo z moich obliczeń to średnio 4 godziny trwa pakowanie tych wszystkich zamówień, jakie robię, czyli znowu dwa razy to robiłam, czyli w sumie, słuchajcie, podliczając, spędziłam na to 20 godzin. 20 godzin. 20 godzin w ciągu tych 3 tygodni, które minęły, dwie dostawy, ten zarobek 525, dzielę przez ten czas, czyli te 20 godzin i wiecie, ile wychodzi na godzinę? Mój zarobek na godzinę wyszedł w tej chwili 26 funty 25 pensy. Co wy na to? Bardzo dobra kwota chyba, tak? I tak właśnie zarabiamy, słuchajcie. Ktoś powie, że mało, ale jeśli ty policzysz, ile czasu na to poświęciłaś? I właśnie, jak zastanowisz się, jaki z tego miałaś zarobek, a ile mogłabyś jeszcze więcej poświęcić, jeszcze więcej zrobić i na przykład gdyby te zamówienia tych klientek były o dużo, dużo większe kwoty, to ja zarobiłabym jeszcze więcej. I właśnie tak to robimy. Słuchajcie, bycie konsultantką i zarabianie jest naprawdę bardzo, bardzo proste, ale wymaga od nas systematyczności, takiej wytrwałości, poszukiwaniu cały czas nowych klientek. Ja akurat w tym miesiącu tego nie robiłam, co też jest właśnie ta kwota tych zamówień. Mogłoby być dużo, dużo więcej. Ale to jest taki martwy sezon, słuchajcie, poświąteczny jeszcze, kiedy te zamówienia są mniejsze. Jest też lockdown, który nam średnio sprzyja, ale też działamy w internecie. I teraz, ten ostatni tydzień, to ja się skupiam na jeszcze większej sprzedaży i reklamowaniu swojego sklepu internetowego, bo w tym momencie poświęcam jeszcze mniej czasu na to, no bo ileż to trwa, kurczę, wrzucenie 10 reklam na, nie wiem, w ciągu paru minut na jakieś tam grupy facebookowe czy inne social media. Poświęcamy na to bardzo, bardzo mało czasu, generalnie do kawy to robię, ale mogę zyskać jeszcze więcej. Tak więc, dziewczyny, możliwości jest strasznie, strasznie dużo i wszystko od nas samych zależy, jak ten biznes będzie wyglądał, ile będziemy zarabiały i czy nam się to opłaca, czy nie. Według mnie warto, opłaca się i robię to od, słuchajcie, 6 lat. Jeśli chciałabyś dołączyć do mojego zespołu, czekam na Ciebie. Zapraszam serdecznie.